Adwent to na przykład w religii rzymskokatolickiej, czy na przykład w kościele luterańskim, najogólniej rzecz ujmując i nieco niesprawiedliwie generalizując, okres bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Ja wiem, że jak się na to wejrzy według teologicznych, liturgicznych, tam rozmaitych religijnych wykresów, to na przykład w kościele rzymskokatolickim takie przygotowanie jest też związane z właściwym rozumieniem słowa Adventus. Adventus w języku łacińskim oznacza przyjazd, przyjście, przybycie kogoś gdzieś. I Kościół rzymskokatolicki na przykład wyraźnie zaznacza, że chodzi o pierwsze przyjście Pana Jezusa na ziemię, jego pierwszy Adventus, ale że też chodzi o secundus Adventus, czyli drugie jego przyjście, które ma się dokonać na końcu czasów, na końcu dziejów, na końcu historii. Tyle tylko, że w ramach tego przygotowania najpierw pierwsza niedziela Adwentu w religii rzymskokatolickiej, druga i tak dalej, mówią więcej językiem proroków starotestamentowych, czy na przykład 24 rozdziałem Ewangelii Mateusza o tym, że Pan Jezus będzie wracał, ale im bliżej jest Bożego Narodzenia, tym bardziej tematyka się zmienia na to, że są święta i że Pan Jezusek się urodził, co całą poprzednią wymowę, że hej, Pan Jezus wraca na ziemię, spłyca i sprowadza niestety, to jest problem, do tego, że w sumie te wszystkie proroctwa, to całkiem możliwe, że w nich tylko chodziło o to, że Jezus miał się urodzić w Betlejemie i mieli przyjść pastuszkowie i zwierzęta i aniołowie śpiewali i chwała na wysokości Bogu i tyle. Jak już dochodzi do Bożego Narodzenia, to albo w ogóle nikt się nie dowiedział, że Pan Jezus przyjdzie na ziemię jeszcze raz, albo jak się dowiedział, to pomyślał, że te proroctwa się tyczyły narodzin Pana Jezusa, być może nawet w grudniu, w Betlejemie i tych wszystkich historii z tym związanych. Dlaczego o tym mówię i co nas to interesuje, skoro po pierwsze ja już dawno nie jestem rzymskim, bardzo dawno temu nie jestem rzymskim katolikiem, wszyscy inni, z którymi jestem związany, z którymi wyznajemy Pana Jezusa, z którymi jesteśmy uczniami Jego, nie są żadnymi rzymskimi katolikami. Otóż kochani, skoro najważniejsza religia w tym kraju, tak czy siak, chcący czy niechcący, ale mówi o powracającym Chrystusie. Plus cały biznes zamerykanizowany mówi, że Christmas, a skoro Christmas to Adventus. Nawet niektóre firmy zaczynają sprzedawać na przykład kalendarze adwentowe itd., itd. Biznes, ale skoro wszyscy są skoncentrowani, chcący lub niechcący, jak powiedziałem, na tym biznesie, na tym, że jednak gdzieś tam imię Jezusa czy słowo Chrystus zaczyna się pojawiać, pomyśleliśmy sobie, czemu by z tego nie skorzystać i nie zacząć jasno głosić faktu, że nadchodzi drugi Adventus, drugie przyjście Chrystusa, ostateczny powrót Jezusa na ziemię. Zatem na wzór dominującej religii w tym kraju, religii rzymskokatolickiej, organizujemy rekolekcje adwentowe. Dlaczego rekolekcje to nazywamy? No bo mamy nadzieję, że masa rzymskich katolików do nas przybędzie, żeby posłuchać, co też mają dziwni sekciarze do powiedzenia z tajnego planu. Ewangeliczni chrześcijanie, biblijnie wierzący chrześcijanie, co to się wyprawia. I teraz, kochani, reko, tak jak adventus znaczy przyjście, przybycie, tak rekolekcjo znaczy wspominać coś, ale też zbierać sobie do kupy jakieś rzeczy, które się wie na jakiś temat. Dokonywać kolekcji jakiejś wiedzy na nowo. Więc, jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, znasz rzymskich katolików i tak dalej, to może być dobra okazja, żeby sobie temat powracającego Pana Jezusa, w ogóle żeby się z nim zapoznać, jeżeli coś tam wiesz, żeby sobie go pogłębić, odnowić. Jeżeli jesteś już ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem, wciąż jest dobre pytanie, czy prawdziwie miłujesz Jego powtórne przyjście i czy naprawdę na nie czekasz. Tak czy siak dla nas wszystkich to jest dobra okazja, żeby, uwaga, na tajemnym planie, na tym kanale na YouTubie, dzień w dzień spotykać się, nie w bardzo długich wykładach, tym razem raczej krótkich nauczaniach, żeby się spotykać i rozważać temat tego, że Pan Jezus powraca, zwłaszcza, że my jesteśmy co do tego głęboko przekonani, masa chrześcijan na całym świecie, że jesteśmy ostatnim pokoleniem i że Pan Jezus naprawdę doczekamy tego, jak po nas przyjdzie i że to pokolenie też doczeka
jego ostatecznego powrotu na ziemię. Jak to będzie wyglądać? Zaczerpnęliśmy pomysł od Kościoła rzymskokatolickiego, jak najbardziej, dlaczego nie? Całe półtora tysiąca lat Kościół rzymskokatolicki czerpie, żeby nie rzec, że nieco sobie podkrada rozmaite biblijne tematy i twierdzi, że to są ich tematy i tak dalej, więc my teraz czerpiemy od nich pomysł i będziemy mieli nieco większe nauczania na każdą niedzielę. Yo, na tajemnym planie będziemy mieli słowo na niedzielę. Okay? Każdej soboty przed kolejną w Kościele katolickim niedzielą adwentową na tajemnym planie też będziemy mieli nauczanie na kolejną niedzielę adwentową. Co sobota o godzinie 20 premiera na naszym kanale. Natomiast normalnie w tygodniu, uwaga, to jest dopiero odjazd, będziemy mieć codziennie o 6 rano krótkie nauczanie roratnie. Nie będzie żadnej przyroratnie, ani żadnych tam nabożeństw, bo jako biblijni chrześcijanie, jeszcze raz, my żadnych świąt świętych, okresów czcigodnych, jakichś uroczystych dni i tak dalej w ogóle nie uznajemy, tak? Ale tak jak Adwentus oznacza przybycie i będziemy głosić w każdą niedzielę Adwentu bardzo odważnie i śmiało to, że Pan Jezus powraca i nadchodzi jego sekundus Adwentus, tak? Roraty to jest nazwa, która pochodzi od łacińskiego wjazdu do pieśni starej łacińskiej, którą się śpiewało na tych adwentowych mszach, czyli rorate celi, czyli niebiosa, rose, spuśćcie nam z góry. Wyjaśnimy sobie wszystko po drodze, dlaczego to jest całkiem spoko, ponieważ to jest łaciński, ale jednak cytat z Biblii, z proroka Izajasza, więc będziemy mieli co niedziela nie pierwszą, drugą, trzecią, czwartą niedzielę adwentową, a codziennie poza niedzielami będziemy mieli spotkania roratnie, 6 rano, premiera każdych nowych rorat od poniedziałku do piątku. W sobotę wieczorem wjazd na niedzielę adwentową i teraz uważajcie, zwieńczeniem tego wszystkiego, czyli będziemy mieli 4 niedziele adwentowe, na każdą niedzielę sobota wieczorem 20 wchodzi kolejne nauczanie, codziennie rano w dni powszednie nauczanie roratnie, ale zwieńczeniem tego wszystkiego, kochani, będzie, i to jest w ogóle sensacja, będzie wspólna na żywo Wigilia. Czyli sobota przed Bożym Narodzeniem, 24 grudnia, godzina 20, ale nie będzie tam, wiecie, to nie będzie premiera nauczania nagrana, nie, będziemy tu na żywo. Podzielimy się nie opłatkiem, tylko Słowem Bożym. Opłatkiem zresztą może też, ale to będzie niespodzianka, co to będzie za opłatek i o co będzie chodziło. Dalej, świadectwami, będziemy się modlić. Wiemy, że dla wielu ludzi w tym kraju to jest trudny wieczór. Zwłaszcza dla tych, którzy są samotni, a więc będziemy chcieli współtowarzyszyć także nawet niewierzącym ludziom, którzy po prostu tego konkretnego wieczora w Polsce będą chcieli gdzieś znaleźć towarzystwo, pocieszenie i tak dalej, i tak dalej. A więc zwieńczeniem będzie nasze spotkanie, głoszenie Słowa Bożego, przypomnienie sobie, że czekamy, nie wspominamy sobie, że Pan Jezus kiedyś się narodził, bo my wiemy, że On umarł, zmartwychwstał, żyje, ale że i w związku z tym my czekamy na Jego powrót ostateczny na ziemię. Będziemy się wtedy modlić o wszystkie potrzeby, jakie wtedy ci, którzy do nas dołączą w Wigilię 24 grudnia będą mieli, jakie zgłoszą. Spodziewamy się działania Pana, tego, który zmartwychwstał i na którego powrót oczekujemy. Jednocześnie, kochani, to jest dla nas specjalny czas modlitwy za polski naród. To jest bardzo istotne. Wszystkich chrześcijan zwłaszcza bardzo serdecznie zapraszamy. Tych wszystkich, którzy są tutaj na tajemnym planie, ale jeszcze raz, nawet tych, którzy się po prostu dowiedzą, którzy w ogóle nie musicie tu wchodzić, słuchać tych nauczań, rekolekcjonować sobie wiedzy na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Ale kochani, zaczynamy wielką modlitwę o ten naród. Pan Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Zacznijmy, my, mówiący po polsku, od tego jednego, od polskiego narodu. Przypomnijmy temu narodowi o łaknieniu jego serca. Ludzie pragną Boga. Ludzie w sercu wiedzą, że coś nadciąga. Duch Święty ich przekonuje, że to Chrystus wraca na ziemię. Oni pragną prawdziwej, żywej, miłosnej relacji z Bogiem, a nie religii. A zatem
Niekoniecznie te nasze rekolekcje adwentowe w tym najwydatniej pomogą, ale niech to będzie inspiracja, żeby i inni w tym czasie szczególnie na modlitwie stawali przed Panem, wspominali przed Nim o tym narodzie, słuchali Pana, co też mogą uczynić, aby ten naród w tym trudnym czasie, który za chwilę zmieni się w jeszcze trudniejszy, aby ten naród znalazł pełnię pokoju w zaufaniu, którym się zwróci do samego Pana, do Jezusa, do tego, który powraca. Zaczynamy w sobotę wieczorem o 20:00, a potem, jako się rzekło.